Cześć! Słuchajcie, ostatnio trochę więcej filmów na kanale się pojawia, bo mega się staram, aby wszystko, wszystko dopracować i wrzucać tego jak najwięcej w tych ciężkich, covidowych czasach, kiedy imprez i wesel jeszcze nie ma. Czwarta muzyczna parapetówka już za nami. Za tydzień w niedzielę piąta, ostatnia już, taka grano i śpiewana. Chyba, że ta wersja będzie Wam się podobać, to czasem coś mogę zaśpiewać, ale wrócimy jednak do Discover Genos, do Freeplay, do obróbki stylów, etc., cetera, etc., cetera, więc bardziej będzie instrumental. Na tych filmach, na tych parapetówkach, czy pod innymi postami, zaczęliście dopytywać, jakimi kamerkami internetowymi robię te transmisje, że wyglądają to, że wygląda to tak dobrze. I okej, okay, samą zaletą numer jeden jest to, że po prostu odświeżyłem pokój, zainstalowałem tutaj bardzo fajne oświetlenie, bo to jest bardzo ważna kwestia w kręceniu w ogóle materiałów. Pamiętajcie, że im lepszej jakości oświetlenia, mówimy tutaj jak najbardziej barwa zbliżona do około 5000 kelwinów, 5500, co jest odpowiednią barwą taką światła dziennego. Ale tam jeszcze jest taki parametr CRI który odpowiada za odwzorowanie kolorów przez te, przez te światło. I światło słoneczne to jest serii 100. Natomiast dobre led oświetlenie ma serii większe niż co najmniej 90. I tak tutaj na przykład teraz oświetlam się dwoma naświetlaczami Yongnuo YN600, w które też zainwestowałem kilka złotych, bo jeden kosztował mnie bodajże... Udało się na outletie. Słuchajcie, w ogóle nie wiem, jak wnówki sztuki z outletu po 440 zł, a są normalnie po 530-550. Do tego dwa akumulatory, ładowarka, bo mam to na akumulatorach, wychodzi około 6,5. No 6 stówek sztuka przyjmijmy, prawda? I te y, jągnęło YN600RGB mają diody y, ciemno, boże mają diody y, zimne mają diody RGB, czyli czerwony, zielony i niebieski. I dzięki odpowiedniemu mieszaniu tych diod mogę sobie zrobić kolor y, bardziej biały, bardziej żółty, dopasować kolory, wykorzystać je jako tło, etc. etc. Ale te LEDy mają właśnie bardzo dobre odwzorowanie kolorów i w tym świetle, pomimo tego, że z tyłu jest całkiem fajnie kolorowo, ja wyglądam. Fajnie, naturalnie. Na Naświetlacze mam dwa mniej więcej pod kątem, jakieś tam 45 stopni, może 30 stopni świecą na mnie, nie mocno. I telefon, którym nagrywam jest to Samsung Galaxy S10 robi mi właśnie taki obraz, więc tutaj macie odpowiedź numer jeden, czym nakręcam moje odcinki. Robię to telefonem komórkowym i chcę w tym miejscu wszystkim z Was pokazać, że naprawdę da się. Żeby było śmieszniej, poprzednie odcinki w starym studio, jak chcecie sobie porównać, też nagrywałem S10. Takie odcinki mniej więcej od odcinka 12-10 Yamaha bez tajemnic. Tam kilka pierwszych odcinków Yamaha bez tajemnic nagrywałem aparatem. Canon D700, który no totalnie mi się nie sprawdzał, więc sprzedałem go. Postanowiłem kupić fajny smartfon i mieć dobre live'y. Z wesel, jak gramy transmisję, to też ustawiam telefon. I postanowiłem, że będę nakręcał z tego telefonu filmy. Jak widać, udaje się całkiem fajnej jakości. Ale używam też w tym pokoju już od kilku lat w sumie dwóch kamerek internetowych. Pierwsza kamerka, którą chciałem wam pokazać dzisiaj, bo o to też pytacie, to jest Logitech C920. Kamerka, która na rynku jest już dobrych kilka lat, natomiast to jest cały czas bestseller i najlepszy stosunek jakości do ceny. Co prawda posiada tam poprawioną wersję, zastąpiła ją wersja na rynku C922, ale jeszcze stany magazynowe są i C920 da się ciągle kupić nową. Co więcej, powiem Wam, jesteśmy już po wielkim boomie na te kamerki internetowe, bo jak wiecie, weszło nauczanie zdalne. Ceny tych urządzeń podskoczyły prawie że 100%. Jak tą kamerkę kupowałem 5-6 lat temu, w 2015, 6 lat temu, za 300 zł. To teraz trzeba było za nią zapłacić 450 za C920. Teraz widzę z powrotem spadają te ceny i za około 360-350 zł da się tą C920 wyrwać. Jest to kamerka, która zapewnia Wam całkiem dobrej jakości obraz w rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli i w prędkości 30 klatek na sekundę. Co pozwala w dobrym oświetleniu, zaznaczam w dobrym oświetleniu, zrobić znośnej jakości materiał. Do takich nauk zdalnych, do rozmów czy jakichś tam podstawowych kursów, które może chcielibyście organizować przez kamerki, wystarcza. Natomiast przestała spełniać moje, moje oczekiwania, bo niestety rozdzielczość i no jakość tego obrazu jest średnia, nie pozwala doczytać cyferek na panelu, nawet gdy jest dobre oświetlenie. Więc postanowiłem, że zainwestuję w kamerkę, która nazywa się. Logitech Brio. I ta kamera już kosztowała 1000 zł. Zastanawiałem się, czy ten 1000 zł, bo to było bardzo, bardzo dużo pieniędzy i dalej jest dużo pieniędzy na takie coś małe, pierdółkę. Czy to w ogóle będzie się opłacało? I powiem Wam szczerze, kamera jest droga. Jest to jeden z najdroższych modeli Logitech, a takich domowych. Powiem Wam, że mega warto. Kamera jest cała metalowa, jest solidna, ma szklany front, ma czujnik tutaj światła. Co więcej, ta kamera pozwala Wam. Streamować Full HD w 60 klatkach, ale przyjmijmy, że serwery streamerskie w większości obsługują tam 30 klatek, ale możecie nagrywać nią filmy w 60 klatkach. Co więcej, możecie nagrywać nią filmy w 4K i w 30 klatkach. Tylko ostrzegam, 4K działa tylko i wyłącznie z technologią USB 3.0, bo tutaj jest kabel USB 3.0, to jest podłączenie typu C i do komputera macie typu B. I trzeba mieć Windows 10. Ja w Windowsie 7 na USB 2.0 nie byłem w stanie włączyć 4K, bo się w ogóle wszystko okraszowało i nie działało. Więc ta kamerka i tak jest przeze mnie używana w rozdzielczości Full HD i w 30 klatkach na sekundę. Ale to jest ta kamera, którą streamuje Wam wszystkie live'y na YouTubie. Czyli to jest ta kamera, która patrzy z mojej lewej strony na keyboard i widzicie ładnie oświetlony pokój i piszecie, że jakość obrazu jest bardzo dobra. I tak kochani, to jest kamerka internetowa. Nie potrzeba jakiegoś aparatu za kilka tysięcy złotych, żeby całkiem fajną jakość obrazu mieć. I oczywiście człowiek chce coraz więcej mnie, to znowu powoli przestaje zadowalać i w końcu zainwestuje te kilka tysięcy w aparat, a ta kamerka zastąpi C920, która patrzy aktualnie na moje klawisze, jak robię te parapetówki i domówki. Natomiast to i tak jest rewelacyjna, rewelacyjna kamerka i fajny stosunek jakości do ceny. Co więcej, w tej kamerce możecie sobie ustawić kąt widzenia. Macie tam bodajże 2-3 do wyboru w tym wbudowanym oprogramowaniu, ale ja nie używam wbudowanego i w OBS-ie mam płynną regulację kąta patrzenia tej kamerki. Więc naprawdę to są dwie kamery, które polecam. I w tym miejscu, słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć o takim konsensusie tego odcinka, bo tytuł na początku to miało być Jedna rzecz, której nie wiecie o kamerze Logitech Brio. I ja też nie wiedziałem. Przez prawie 3 lata ją mam. Słuchajcie, eee, czekajcie, wezmę taki statyw. z mojego świetnego biurka i wezmę taką stopkę. To jest stopka. Do tej stopki możemy przykręcić kamerkę, aparat cyfrowy, uchwyt do telefonu, uchwyt jakiś tam doświetlenia, do jakąś kulę, smakulę, żeby ustawić sobie światło pod kątem. I jak wiecie, większość kamerek internetowych ma z dołu otwór. I w ten otwór, prawda, możemy wkręcić sobie tę naszą stopkę, dokręcamy ją nakrętką. Kamerka wtedy jest regulowana. Kamerkę sobie z powodzeniem wciskamy w statyw, i tutaj głowicą statywu ruszamy, góra, dół, prawo, lewo, obracamy, etc., etc. Natomiast słuchajcie, kupiłem za 1000 zł Logita Habrio i ku mojemu zaskoczeniu, czekajcie, odłożę to. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w ogóle w tej kamerze nie ma spod spodu dziurki do stopki. Dwa lata słuchajcie, dwa lata minęło. Kleiłem tą kamerę taśmą. Słuchajcie, kładłem tak, kleiłem tutaj oazisową taśmą, kleiłem do nagłośnienia i wtedy się trzymała, OK? Natomiast no, połączenie na taśmie jest co najmniej mało profesjonalne. Aż w końcu wziąłem się na odwagę i mówię tak. Kurczę, w jaki sposób to jest montowane? Ta stopka w ogóle, nie? A może by tak ją wyciągnąć? <laughs> Widzicie to? Nie wiem, czy się wyostrzył, ale tu jest gwint. Gwint, o którym nie znalazłem nigdzie informacji. I ten gwint pozwala Wam z powodzeniem zamontować taką stopkę do naszego super urządzenia. I takie brio, z czystym powodzeniem, teraz możemy sobie wrzucić do naszego statywu i zapiąć. Takie proste, nie? Więc taki hat-trick się ode mnie dzisiaj dowiedzieliście, więc w sumie to miał być tytuł odcinka. Jedna rzecz, której nie wiedzieliście i nie wiedziałem o Logitechu Brio i tą rzecz Wam zdradzę. Słuchajcie, propos, propos tego, nie chcę Wam pokazywać obrazu z kamerek, bo jest to dość uciążliwe w montażu i w obróbce. Filmów nagrywam dużo. Z tej kamerki, jak posłuchacie sobie moich coverów, które wykonałem na Genosie, jest cała playlista na kanale, zachęcam serdecznie posłuchać, fajnej muzyki. To wszystkie covery są zarejestrowane kamerą Logitech Brio. I powiedzcie sami, czy taka jakość obrazu Wam wystarcza, bo moim zdaniem, na to co robimy, to w zupełności, w zupełności wystarcza na takie domowe nagrywanie coverów. Co więcej... Moim zdaniem, na takie domowe nagrywanie coverów wystarcza spokojnie C920, ale musi być dobre oświetlenie LEDowe, bo w przypadku słabego oświetlenia, czy kręcenia w ogóle pod otwarte okno, gdzie świeci słońce, to jest największy debilizm i bzdura, jaką oglądam ciągle ludzi na stałe. Słuchajcie, gość siedzi, gra na klawiszach, ustawia sobie kamerę, tam za nim jest okno, i nie wiem czy on tego potem nie ogląda, gościa nie widać, gość jest czarny, słońce tam naparza po tej kamerze, kamera wiecie, no dostaje światło, czujnik łapie, no to ściemnia sobie e, obiektyw przesłona się zamyka, no jest po prostu katastrofa gościa nie widać, obraz jest rozmyty, rozmazany nic nie widać, no ale gość śpiewa live no i pisze jednemu drugiemu, ale szkoda po prostu pisać, bo to nie wnosi efektu, więc jeśli oni to oglądają, to chłopaki broń Boże, takimi kamerkami w ogóle nagrywać pod światło, no jak chcecie być widoczni, to Wy macie być oświetleni a z tyłu ma być cień, tak jak jest teraz wtedy będziecie mieli fajną jakość wideo, więc do domowych kowerków naprawdę słuchajcie, 3,5 moim zdaniem najlepsza na rynku taka jakość do ceny jak ktoś ma pieniądze, to Brio polecam. Też słuchajcie, płaciłem tysiaka, kosztowało potem 1300. Teraz można kupić już za 860-870 zł ceny z powrotem wracają do normalności. Robi się z powrotem dobry czas na zakup kamerek. Więc może ten odcinek pomoże Wam w jakimś wyborze i nie bójcie się, że na zdjęciach nie widać, że Brio nie ma tej dziury. Sam ją odkryłem po dwóch latach. Wy macie tą wiedzę od razu ode mnie. Jeśli podobał Wam się taki odcinek, to klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, odcinki słuchajcie, nagrywam w odpowiedzi na Wasze pytania. Im tych pytań będzie więcej na kanale, tym ja będę miał więcej pomysłów na nagrania tych odcinków. Uwzględniając odpowiedzi z ankiety, która powstała na kanale, jakiego typu materiały chcielibyście posłuchać i oglądać na kanale Akademii, to będziemy musieli wrócić do podstaw i słowa Akademia. Akademia, czyli Szkoła Nauki, Szkoła Nauki Gry, czyli chcecie kursu grania. To wynikło z ankiety. No właśnie, tylko jak mówiłem, ten kurs to nie będzie kurs nauki chopinowskiego grania i pierdzenia teorią, tylko to będzie fajny kurs dobrej, życiowej nauki gry, bo trzeba się uczyć przez zabawę, trzeba się uczyć to, co lubicie grać, żeby się nie zniechęcać, bo. To nie ma być męczarnia, to widać po małych dzieciach, jak dzieciaki, rodzice wysyłają dzieciaki do szkół muzycznych, tam na siłę im każą grać pewne tematy, dziecko wraca z płaczem do domu i mówi, no to mnie to w ogóle nie kręci. Ja, jest, ja sam byłem tak na początku przymuszany, co oczywiście teraz do, po latach doceniam, ale na tamten okres średnio. Średnio, natomiast żeby trochę do tego takiego Chopinowskiego grania dorzucić rozrywki, to cały proces nauki wyglądałby dużo lepiej i u mnie będzie dużo rozrywki, będzie dużo fajnych ćwiczeń na palcowanie, na łapanie akordów, trochę teorii musimy poznać, więc te odcinki wszystkie, wszystkie, wszystkie będę dla was nagrywał. No właśnie, i tutaj do was pytanko, słuchajcie, jeszcze raz pytam czy uważacie, że powinienem założyć coś takiego, co nazywa się Patronite? Wszyscy w kółko piszą do mnie, że zakładaj stary, słuchaj, yy, zdarzy się 10, 20, 30 osób, niech Ci wpłacają po 50 zł miesięcznie, bo to są miesięczne opłaty subskrypcyjne, Ty za to będziesz im nakręcał odcinki, które będą dostępne tylko dla nich i mogłyby być to na przykład takie odcinki w formie 100% odkrywanej tajemnicy, bo nie wszystko wam mogę pokazać. Pewne tajemnice trzymam dla siebie. Jak coś realizuję, jak coś pokazuję, no nie mogę wszystkiego, prawda? To mogę tam na Patronite za najwyższy próg dać praktycznie wszystko. Dodatkowo jakieś darmowe wejściówki na eventy, które będziemy organizować. Stałe zniżki na sklep. E, odcinki, które będziecie oglądać szybciej niż YouTuberzy. Odcinki tylko zarejestrowane dla Was, ale największym celem byłoby to. I głęboko o tym marzę, powiem to szczerze przed kamerą. Jeśli udałoby się uzbierać miesięcznie około 5000 zł na rękę, czyli musiałoby być Was 100 osób po 50 zł miesięcznie, co wiem, że jest niemożliwe na razie na tym początku kanału, bo to jest początek, jesteśmy na dole, słuchajcie, to byłbym w stanie poświęcić się Akademii Keyboardu na prawie że 100%. Teraz się poświęcam na ile się da, ile mam wolnego czasu, pracuję na etacie. 8-9 godzin dziennie, wracam, jadę do pracy, bawię się z dzieciakami, żona też potrzebuje czasu. Na jakiś obiad trzeba zejść, kawę wypić, jest 21.30, jak to nagrywam, dopiero jest czas i chwila spokoju w domu. Natomiast jak udałoby się poświęcić się akademii i rzucić pracę na etacie, rzucić pracę zawodową, to nie będzie za rok, to nie będzie za dwa, ale myślę, że za pięć lat, słuchajcie, chyba że pokażecie power i zrobicie to szybciej to jestem w stanie tych odcinków nagrywać dużo więcej, dać Wam dużo więcej merytorycznej wiedzy, ale to musi iść w dwie strony. Na razie cisnę jak mogę, mam nadzieję, że to doceniacie, zresztą piszecie do mnie fajne wiadomości, fajny komentarz, za co Wam ogromnie dziękuję. Otwarcie nowego sklepu, na który Was też zapraszam, wyszło rewelacyjnie, dużo koszulek, bluz, pozamawialiście, ja już te zamówienia realizuję, z szefową działamy, szefowa w nocy pakuje paczki, ja puszczam paragony, tworzę nowe produkty, Pojawił się w, w, w ekipie Akademii Keyboardu człowiek, który pisze nam teraz napisy. Będziemy działać z odcinkami też międzynarodowo. Udaje się spełnić kolejne marzenie, więc rozrastamy się. A ja tych materiałów obiecuję się dla Was robić coraz, coraz więcej. Tyle ode mnie. Jeśli podobał Wam się odcinek, to subskrybujcie, lajkujcie no i udostępniajcie, gdzie się da. Taki mini przewodnik o moich kamerkach internetowych, których używam. I jedna rzecz, której nie wiedzieliście: o Logitech Hubrio. Do zobaczenia w kolejnym materiale tego typu. Cześć!